Tibot 2013 to już czwarta edycja konkursu koordynowanego przez Wałbrzyskie Koło Robotyki działające przy Zespole Szkół Politechnicznych Energetyk. Tradycyjnie, jak od czterech edycji, głównymi organizatorami zawodów jest Zespół Szkół Politechnicznych Energetyk i Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego T-Park w Szczawnie-Zdroju. Myślę, że dwóch partnerów spotkało się i realizuje swój własny cel zatytułowany Zawody Robotów, chcąc, aby wałbrzyskie zawody stały się jednymi z kluczowych w Polsce. I tak naprawdę dzisiaj jesteśmy drugą imprezą w Polsce po Robotic Arena, na którą przyjeżdżają najlepsze konstrukcje z całej Polski. W tym roku zawody odbyły się w centrum Wałbrzycha w siedzibie Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Wzięło w nich udział 48 zawodników nie tylko z Wałbrzycha, ale także z Wrocławia, Szczecina i innych miast. Dzisiaj na pewno mamy zawodników z Krakowa, więc z AGH, na pewno mamy zawodników z Torunia, na pewno jest mocny jak zawsze Wrocław. No i co mnie bardzo cieszy, pojawiają się kolejni zawodnicy z Wałbrzycha, bo oprócz Zespołu Szkół Politechnicznych Energetyk również mamy dzisiaj przedstawicieli drugiego liceum. Miłośnicy robotyki mieli okazję rywalizować w pięciu kategoriach: sumo, mini sumo, line follower, Lego line follower oraz freestyle. W sumo i mini sumo chodzi o to, aby jeden z robotów zepchnął drugiego z ringu. W line followerach i Lego line followerach robot musi jak najszybciej pokonać skomplikowaną trasę. Natomiast we freestylu liczy się inwencja i zdolność konstruktora. Jest to oktokopter, czyli taka maszyna latająca, bezzałogowa. Ile nam zajęło zbudowanie tego? Może zbudowanie samo nie za wiele, ale zdobycie doświadczenia i, że tak powiem, no, to są grube lata, w których to siedzimy. Właśnie ile? Ile się zajmujecie robotyką? Znaczy, ja się bardziej zajmowałem modelarstwem, bo to bardziej jest modelarstwem związane od około 8 lat. Natomiast tutaj kolega Adam z elektroniką od małego, tak więc postanowiliśmy coś to połączyć i tak to wyszło, wychodzi. Tak. W jakiej kategorii będziecie uczestniczyć na dzisiejszych zawodach? To jest kategoria freestyle. Startujemy razem, mamy łącznie trzy konstrukcje podobne. Począwszy od quadrocoptera, który ma 4 wirniki, poprzez hexacopter, który ma 6, skończywszy na oktokopterze, który ma silników 8. Są to modele wszystko przeznaczone do latania FPV, czyli z widokiem tak, jakbyśmy siedzieli za sterami tego modelu. W tym roku na pierwszych miejscach w poszczególnych kategoriach uplasowali się Adam Klama, Mateusz Piotrzkowski, Szymon Zagórnik, Piotr Krzemiński, Łukasz Książerek, Jakub Anielis i Bartosz Perkacz. Łączna pula nagród to 10 tysięcy złotych. Na tegorocznych zawodach można było również zobaczyć bezzałogowy samolot szpiegowski FlyEye, który wyglądem przypomina model samolotu, jednak jest to maszyna wykorzystywana przez polskie wojsko. Nasz FlyEye jest samolotem bezzałogowym klasy mini, czyli no powiedzmy do 20 kg i o ograniczonym zasięgu. Natomiast i w tej klasie jesteśmy prawdopodobnie najlepsi na świecie. Nasz system jest najdroższy, najbardziej zaawansowany technologicznie i często odnosimy ogromne sukcesy na międzynarodowych pokazach właśnie dzięki FlyEye'owi, który no, stoi na bardzo wysokim poziomie. Amerykańskie systemy klasy mini są znacznie tańsze i jakby jest więcej tych sztuk. One również spełniają swoje zadania. Natomiast no, nasz system jest no, bardzo innowacyjny i wyjątkowy. No i również jest stosowany przez armię, w związku z czym no, jest naprawdę czym się chwalić. Oprócz FlyEye podczas zawodów można było zobaczyć, a także zasiąść za sterami robota saperskiego Policji i lotniska w Starachowicach. Miał być także robot saperski Straży Granicznej, jednak jak się okazało, jeden z nich musiał pozostać na służbie. Dojechał robot policyjny, ale powstał pewien problem bardzo istotny. Otóż oba zaproszone przeze mnie roboty pełnią służbę na lotnisku w Strachowicach. Po prostu jeden musiał zostać. Przyjęło zaproszenie Straż Graniczna, pan pułkownik Hołodniuk bardzo się ucieszył z tego zaproszenia, mówi: słuchaj, w ogóle nie ma problemu, przywiozę ci robota. A potem dzwoni, mówi: ty, ale robot z komendy wojewódzkiej już jedzie na jakieś pokazy. Ja mówię: no jedzie do mnie. Aha, to wiesz co, mój musi zostać, nie uda nam się.
ale mam obiecane z Komendy Wojewódzkiej Policji. Tutaj operatorzy powiedzieli, że w przyszłym roku będą mieli jeszcze małego robota podobnego i być może wtedy uda się zrobić, albo małego zostawimy na lotnisku, a przyjedzie Straż Graniczna kontra Komenda Wojewódzka Policji, z czego naprawdę będę się cieszył. Tegoroczne zawody obserwowała ciesząca się sporą frekwencją publiczność.